No cześć. Kolejna historia, kolejny życiorys kolejnej osoby. Tym razem będzie to Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman urodził się w 1925 w Poznaniu. Socjolog, filozof, politruk, LWP, czyli Ludowego Wojska Polskiego, i KBW. Czyli Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agent informacji wojskowej. Dobra. Lecimy dalej. Zaczął studia zaraz po ucieczce z Polski we wrześniu 1939 roku na Sowieckim Uniwersytecie w Niżnym Nowogrodzie. Następnie wstąpił do czwartej dywizji piechoty Ludowego Wojska Polskiego. Stał się agentem informacji wojskowej. Kontrwywiadu. To tyle. Króciutko, ale mam nadzieję, że interesująco, i mam nadzieję, że podejmiecie temat, będziecie się interesować dalej. Dziękuję.